21. piknik kawaleryjski zbliża się wielkimi krokami. 25 i 6 czerwca wakacje będzie można powitać z prawdziwie ułańską fantazją. W sobotę o godzinie 11 na placu konkursowym nad Zalewem Arkadia nastąpi uroczyste otwarcie pikniku, a tuż po nim zawody i pokazy sprawności. Na ten moment zaplanowano konkurs dzielności koni. O 13 kawalerzyści przemaszerują przez miasto do konkatedry, przed którą odbędzie się msza polowa. Po niej o godzinie 15 jeźdźcy konno dotrą na ulicę Sejneńską 22, gdzie odbędzie się uroczysty apel z okazji przybycia do Suwałk 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Dzień zakończy tradycyjny raut kawaleryjski. O 10.30 w niedzielę kawaleria ponownie przemaszeruje ulicami miasta, a w samo południe na placu u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej rozpoczną się zawody sprawności kawaleryjskiej. Obejrzeć będzie można konkurs władania szablą, władania lancą oraz pokaz sprawności i sprzętu przygotowany przez Giżycką 15. Brygadę Zmechanizowaną imienia Zawiszy Czarnego. Przed 16 rozpoczną się pokazy i konkursy w skokach przez przeszkody. Zakończenie imprezy spodziewane jest około godziny 16.30. Patronat medialny nad piknikiem kawaleryjskim po raz 21 z radością sprawuje Telewizja Suwałki.